Cześć, witajcie, jesteśmy w modelarni Pawlak, także jak wiecie z poprzedniej odcinek dla fana motoryzacji mega miejsce, więc jesteśmy w hali tej brudnej i chodźcie, idziemy zobaczyć jak Nissan, ale po drodze przywita nas ósemeczka SL. Piękny miniak, na niego warto zwrócić uwagę, bo jest od początku do końca odbudowany w modelarni Pawlak i w bardzo fajnej stylówce. Pullman. Idziemy dalej. To chciałem wam powiedzieć, co to jest, ale nie wiem. To zapytamy Przemka, to nam podpowie. Chevrolet. Deluxe. O, słyszymy. Idziemy dalej. O, Carbon jak stał, tak stoi. CLX. Nabiera koloru. Chodź. Ziomica. I w tej hali jest, oto i on. Coraz bardziej nabiera kształtu. Coraz więcej elementów na nim. Już zaczyna przypominać samochód, chociaż wydaje się, że wszystko jest, ale jednak jest jeszcze mnóstwo pracy. Także zaraz przyjdzie do nas Przemek i porozmawiamy z jakimi mamy problemami. A czego, jakich problemów nie ma, ale teraz zapraszam was na małą wycieczkę po modelarni, bo jak zawsze przygotowaliśmy dla was coś, co warto zobaczyć. Cześć Przemek. Witam. Jesteśmy po raz kolejny u ciebie z wizytą. Teraz jesteśmy już bliżej niż dalej. Tak, już. Więc zaraz wam pokażemy, jesteśmy od przodu samochodu. Ale widzę, jak oczywiście mimo wcześniejszych przymiarek coś nam tutaj się nie zgadza i błotniki po raz kolejny zostały pocięte i przymierzone. Opowiedz dlaczego. No nie pasuje. No, brakowało nam trochę do zderzaka i trzeba było błotnik trochę puścić na dół. Teraz już będzie wszystko ok. Także jak widzicie, dbałeś o szczegóły przede wszystkim. Chociaż ja już Przemka przez ten czas uspokoiłem, bo on by naprawdę zrobił to tak. A później jak wiecie, jestem blisko przeciwnika, bo blisko ściany, to te szpary mocno się, że tak powiem, deformują. I on później musi to wszystko na nowo ustawiać z tą taką aptekarską precyzją, więc teraz już nie idziemy do 2 mm, tylko do 4. Więc to jest samochód użytkowy, owszem musi być ładny, staramy się, żeby był bardzo dobrze wizualny, no ale nie możemy też robić tak, jak odbudowuje samochody, że to jest naprawdę na tip-top, bo czasami po prostu fizycznie się nie da. Ale wracając do tematu, mamy dziurę na wastegate'y, pierwsza maska jest spasowana, widzę, podnieśmy. No tu jak widzicie mamy wszystko już pozalepiane, żeby nic nam się tu nie ugodziło. Także jedną maskę mamy praktycznie gotową. O, zobaczcie, mamy fajne zapinki. Karbonowe, czyli zgadza się to z naszą deską. Tak, chyba wspomniałem nie raz, mamy też drugą deskę. Drugą maskę. Drugą maskę. No, ta jest akurat z otworami i też niedługo będzie, tam jest więcej do przycięcia, bo... Trochę więcej, bo... Ze względu na żebra nam się przycina, ale kurczę, to jest kwestia tylko... Ale damy radę, nie macie problem. Dadzą radę. Jesteśmy z przodu samochodu. Jak widzicie, Przemek pokazuje tutaj tą linię, którą żeśmy uzyskali. Lamp nie mamy, ale myślę, że następnym razem już one będą. Słuchajcie, chcę wam też pokazać, że spasowanie tych elementów jest bardzo ważne, ponieważ ten samochód ma bardzo duży skręt. I też trzeba pamiętać, żeby przy skręcie nie zmieściły się koła, niczego, żebyśmy nie zahaczyli. Body Kit od JDM Body Shop jak najbardziej nam w tym pozwala, ale też musimy niektóre przeróbki porobić po prostu typowo na tor, ponieważ jak wiecie, otrzymaliśmy body kit streetowy i musieliśmy go napompować i poszerzyć pod 190
5 cm praktycznie szerokości auta, więc jest to taka awangarda na chwilę obecną, bo jest to pierwszy body kit w tej szerokości. I właśnie Przemek jest odpowiedzialny za przeróbkę. Jego musieliśmy też zrobić, żeby koła z przodu się mieściły, z tyłu zawieszenie na chwilę obecną będzie prawdopodobnie podniesione o jakiś 1 cm. Myślę, że nie więcej, ponieważ nie możemy w ten sposób mieć, bo jak zawieszenie będzie pracować, będzie podbierało nam błotnik przedni, ale gdzieś tam tą już wysokość bazową mamy obraną, tak żeśmy ustawili zbieżność wstępną już w Mapadami Motorsport i bazujemy nad tym teraz i wszystkie elementy są pasowane pod to tutaj, co widzicie. Kolejnym elementem, który mamy na osi przemytu, są te drzwi. Drzwi mamy, które są lekkie, spasowane. Powiedz mi, jak będzie rozwiązany element szyby? Dorobimy z profila aluminiowego ramkę. Osadzimy ramkę tu w drzwi. Przyczepimy na nity szybę z plexiglasu. Poliwęglany. Poliwęglany, tak. Z poliwęglanu. Z plexi niestety nie możemy stosować, bo już każdemu wam tłumaczę. Jeśli byś użył z plexy, to gdy uderzymy, plexa bardzo, jak wiesz, kruszy się i zostawia ostre elementy. Poliwęglan tego nie robi. Jest droższy, ale jest bezpieczniejszy. I powiedz mi tutaj, mamy taki otwór? Tak, to zamkniemy tutaj, żeby to bardziej estetycznie wyglądało. Przede wszystkim otwór jest zrobiony po to, żeby zmieścić klatkę bezpieczeństwa. No, ta klatka wchodzi w prawie drzwi. Na styk z poszyciem zewnętrznym. Tak, prawie na styk jest. Czekajcie, ja zamknę drzwi. Tu już mamy klatkę, że ona się. O! Dotyka. Mamy centymetr luzu, ale też mam tą strefę zgiętu większą. Ale Przemek wpadł na pomysł, że żeby było bardziej estetycznie, żeby zabudować tą część w taki sposób, jak to się mówi, na gładko, ale też będziemy mieli podcięcie, tak? Tak, tak. Także będziemy mieli estetycznie. Już jest laminat, to będzie zrobione po prostu. Czyli będzie zalaminowane, pomalowane też będzie na kolor czarny, żeby to wszystko nam współgrało i było jak najbardziej ładnie. Zgadza się? Ładnie. Musi być ładnie. Słuchajcie, mamy próbkę materiału od Przemka. Taki laminat chcę wytworzyć i tą wnękę chcę zabudować takim lematem. Ale zobaczcie, jak on jest. Jaki jest plastyczny. Ale przede wszystkim, ile on waży. To jest naprawdę dosyć istotne w samochodzie budowanym do motorsportu, no bo każdy element jest. Coś waży, tak? Więc wypełniając tą wnękę, myślę, że 300 gram plus minus. Więc na dwóch drzwiach pół kilograma, myślę, że na to sobie możemy pozwolić i my zrobimy to, żeby będzie estetyczny, bo będzie warto, a zadbamy o to, żeby było lekko. Jesteśmy z tyłu samochodu. Zaraz zobaczycie, przypomniemy wam, ile razy był ucięty ten błotnik, żeby nadać mu kształt i żeby go wyobić, no ale jesteśmy. Mamy 10,5 cala tylnej felgi upchnięte, bardzo szerokie 285 koło i praktycznie na chwilę obecną jest to gdzieś tam końcówka tego pasowania, tak? To jest końcówka pasowania. Można powiedzieć, że już jest koniec. Tam jakieś drobne szczegóły tylko zostały. I to jest najbardziej newralgiczny element chyba tego samochodu, który jak wiemy z doświadczenia najczęściej jest uszkodzony. Powiedz mi, jak uzyskałeś, że mamy tu, że tak powiem, sztywno, ale nie do końca, bo jak widzicie jest to na tyle plastyczne wszystko, że w przypadku uderzenia powinno się trochę wgiąć, ale nie rozpaść. Tak, to jest mój pomysł. Grubość laminatu jest bardzo cienkie. Przez to jest bardzo elastyczny i myślę, że na pierwszych zawodach pewno będzie cały jeszcze. A powiedz mi, jak mamy zamocowany zderzak, do czego tutaj? Tak, zderzak jest przymocowany na sztywno do karoserii przez śruby, a błotnik jest jakby na kołkach przypięty do zderzaka. On jest pewnie generalnie. A tutaj mamy jeszcze jakieś tego, czy tu już mamy pusto mamy, tam nie? Jest pusto. Czyli generalnie jak uderza, no to tu nie ma, nic nas nie trzyma, bo nic. Za kołem praktycznie samochodu nie mamy. Mamy delikatne wzmocnienie, które będzie trzymało zderzak, bo jako jedyny, no, z nielicznych mam zderzak długi, naprawdę ten zderzak będzie jest wysoki,
będzie bardzo nisko osadzony i zdecydowaliśmy się, żeby ta spinka była, bo jak gdzieś trafię na jakiś chociażby ryfel, uskok na torze, to w przypadku takiego mocowania na jakąś zapinkę lekką lub też trytytkę, on od razu będzie odpadał, ale zdecydowaliśmy się, że damy tą dużą zapinkę, żeby ten zderzak trochę jednak dłużej przytrzymał i on jest dosyć wysoki, więc powinno to zdać egzamin, a jak długo to się okaże. Panie wyczyn. Jesteśmy z tyłu samochodu. Następnie muszę ci przynajmniej podziękować, bo oryginalnie tutaj jest miejsce na rurę wydechową. Ja nie mam rury wydechowej jak w cywilnym samochodzie. Zdecydowaliśmy się, że ten element zostanie uzupełniony, ponieważ przede wszystkim ładniej to wygląda. I dziękuję ci bardzo za to, że wysłuchałeś mojej prośby. Miejsce na rejestrację celowo nie jest zakryte, bo mamy na to jakiś pomysł, coś tutaj się fajnego powinno pojawić. Ale mamy jakiś problem. Jak? Z klapą. Mamy problem z klapą i ze spoilerem. I opowiedz, dlaczego tak się stało, jaki mamy na to pomysł i w którym kierunku pójdziemy. Stało się przez to, że spoiler nam się opiera już o body, o błotniki. I pomysł jest teraz taki, żeby po prostu odkręcić spoiler, wysunąć go bardziej do tyłu i zmienić ten kąt. Przemek chciał go bardziej ustawić na prosto. Teraz chcemy go ustawić bardziej na prosto, bo na prosto. I w naszej opinii tak powinien być montowany. Został zamontowany trochę bardziej pod kątem i nam po prostu te końcowe elementy spoilera, które nachodzą na lampę, nie pozwalają opuścić dalej się tej klapy. Mamy taką dużą szparę w tej chwili. Nie? Więc następnym razem zobaczycie spoiler pod trochę innym kątem. No i te elementy powinny być też zamknięte. Chociaż dla auta, dla wietrzenia byłoby lepiej, bo z tyłu mamy chłodnicę, ale... Może do tego wrócimy. Może do tego... Nie, chyba raczej nie będziemy do tego wracać, że będziemy wycinać coś tutaj w klapie na górze, jeżeli będzie problem z chłodzeniem i będzie taka sytuacja, ale już mniej więcej widzicie, jak ten samochód się kształtuje. A wierzcie mi, że każdy element chyba będzie, gdy zaczniemy malować, nie? Tak, to jak już będzie element malowany, to już jest spasowany. Teraz jak widzicie, to jest taka wersja robocza i ten biały, czy ten szary, ten laminat bardzo mocno odstaje od tego samochodu i widzicie te kształty takie przerysowane tego samochodu, ponieważ czerni biel na aucie, no nie komponuje się to zbyt dobrze na takich przejściach całych elementów. Ale musicie nam zauważyć, to co my widzimy na żywo, to powinno... O wiele lepiej. O wiele lepiej i powinno zrobić fajną robotę. Na zakończenie przynajmniej mam jedno podstawowe pytanie, bo każdy już wielokrotnie się uderzył, obił. Kiedy te rury od kobyłek serwisowych, ta zostanie wycięta z tego samochodu? A zostawimy do samego końca. Nie, poważnie, kiedy to będzie wycięte, żeby to już nie szczyciło tego samochodu? One są specjalnie dłuższe, no bo wiadomo... Przy następnym nagraniu już ich nie będzie. Czyli plan jest, że one będą zlicowane... Tak, równo z progiem. Zlicowane z progiem, ponieważ tak... Pokażę wam gdzieś na następnym odcinku. Kobyłki serwisowe będą wchodzić do środka, więc za następnym odcinku. Okej, to ja nie będę mówił, kiedy aż to będę widział, ale już nogi będziemy mieli całe i wszystko. Słuchajcie, no teraz jesteśmy na tym etapie, że następnym razem już będziemy mogli pokazać trochę więcej elementów w kolorze. No chyba cały. Cały? Myślę, że cały. To zobaczycie cały samochód. W kolorze, chociaż nie, słuchajcie, nie, no bo jeszcze nie może w tym odcinku, bo my jeszcze mamy jedno nagranie, przyjedziemy jeszcze cię raz odwiedzić. Jeszcze raz się przyjedziemy odwiedzić, to więc nie, w następnym odcinku, to może w tym odcinku jeszcze zobaczycie, bo my przyjedziemy tutaj z taką kontrolą do ciebie, bo zawsze u ciebie jest miło, przyjemnie, tyle fajnych aut macie, ja lubię cię odwiedzać, więc ja już wiesz, no jak sam wiesz, nie mogę się doczekać tego efektu, także nie żegnamy się i do zobaczenia. Na razie. Idziesz ze mną? Chodź pan. Chodźcie, chodźcie. Oryginalnie wygląda tak samochód, bo może zapomnieliście. Nie mamy tego panela bocznego, więc tą wersję dałem, widzieliście jeszcze taką nieobraną. Z tej strony nie mamy drzwi, nie mamy jeszcze spasowanego tego zderzaka, ale z tamtą stronę już mamy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tamtą stronę mamy już jak najbardziej już w dobrym wydaniu.
Pan operator sobie przejdzie z tej strony. I ja już tutaj... O, z tego punktu. Słuchajcie, dajmy na to, że tą stronę mamy tyle co na gotowo, ale już w trakcie takiej realizacji już jest pomalowany raz, bez klaru, więc nie mam takiego pomysłu, co trzeba, ale to jest cały czas faza pracy. Jesteśmy kolejny dzień w modelarni Pawlak. Tutaj mam znacznie bliżej niż do Warszawy, więc jestem tutaj częściej. I zobaczcie w tej formie, jak samo wygląda. Jeszcze mamy lampę do poprawienia, jeśli chodzi o pasowanie. Przedni zderzak z błotnikiem. Tu przyjdzie zapinka oczywiście, to też jeszcze będzie znacznie inaczej wyglądać, więc tego. No i tyle, my też mamy biały, więc on wyznacza, odznacza się inaczej. Ale co najważniejsze, drzwi, które widzieliście, są pomalowane. Panel tylny został pomalowany, spasowany, progi. Kobyłki serwisowe, uchwyty serwisowe są już obcięte, więc w końcu nie uderzamy się w nogę. To zostanie oczywiście pomalowane. Dodatkowo jeszcze tutaj wstawimy taką fajną blachę, żeby to wszystko równo, ładnie wyglądało. I tak jak wspomniałem, lakier jest to dopiero pierwsza warstwa, więc jeszcze tutaj zostanie zmatowana i kolejna warstwa idzie klar, więc to będzie zupełnie inaczej wyglądać, ale już mamy obraz kształtu samochodu, jak on będzie wyglądał. Jestem wam, powiem szczerze, mega zadowolony. Chwilę wcześniej widzieliście te elementy białe, widzieliście, jak one się odznaczały i niekoniecznie niektórzy z was nie widzieli tak, jak to będzie wyglądać. Teraz jak samochód już jest czarny, to widzicie, że to zupełnie inaczej wygląda i ja już się nie mogę doczekać efektu, bo myślę, wydaje, że będzie warto. Będzie to jedyna S15 w stawce Driftmasters w tym bodykicie. I będzie ciekawa. Tam widziałem, że też u mnie na social media niektóre osoby piszą, że jest to skromny bodykit, że skromny spoiler jest, ale wierzcie mi, taki był zamysł. Nie chcieliśmy bodykitu w stylu Rocket Bunny, gdzie jest tych samochodów dosyć dużo i ten styl nie do końca nam odpowiadał. Chcieliśmy iść w coś innego, dlatego zdecydowaliśmy się na bodykit od JDM Body Shop i mogę powiedzieć, że na chwilę obecną jest to fajne i dobre rozwiązanie. No nie ma szyb, także ta szyba też, wiadomo, to też będzie inaczej wyglądać. Tu jeszcze dodatkowo mamy kolejny spoiler, tak zwaną blendę na szybę. Nie mam tu tego pod ręką, więc wam tego nie pokażę, ale już każdy teraz element, który będzie dołożony do tego samochodu, będzie on domalowany, bardziej spasowany, będzie coraz ciekawiej to na pewno wyglądało i wierzcie mi, efekt końcowy będzie, no... Ja się nie mogę doczekać. O, no, co będziemy dużo mówić? No ja się nie mogę doczekać tego, więc musicie poczekać do następnego odcinka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, a w następnym odcinku zobaczycie już wersję gotową, czyli całkowicie czarną i już poskładaną. Następnie zabiorę was, będziemy oklejać ten samochód, więc zobaczycie barwy sponsorów, logotypy, wszystko to, co będzie na nim wrzucone, więc będzie coraz ciekawiej i zobaczycie już finalnie, jak ten samochód gdzieś tam będzie wyglądał. Więc zapraszam was serdecznie, dzięki za wspólny odcinek. Trzymajcie się, cześć!